relacja z pracownikiem jest zawarta na okres 5 lat i koniec tej umowy wypada na 31 grudnia 2017 roku. Jest to pierwsza umowa zawarta z tym pracownikiem na czas określony. Czy umowa ta przekształci się w umowę na czas nieokreślony? W związku z nowelizowanymi przepisami kodeksu pracy upływ 33 miesięcy w przypadku umowy trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów liczony jest od 22 lutego 2016 roku. Zatem w tym konkretnym przypadku, gdy umowa została zawarta do 31 grudnia 2017 roku, umowa ta nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony, ponieważ no, nie przekroczy tego limitu 33 miesięcy liczonego od 22 lutego 2016 roku. Umowa ta po prostu rozwiąże się z upływem czasu, na który była zawarta, chyba że któraś ze stron złoży oświadczenie woli o wypowiedzeniu takiej umowy. W sytuacji, w której umowa trwająca w dniu wejścia w życie nowych przepisów zawiera klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, może być wypowiedziana na podstawie właśnie nowych przepisów, a zatem zgodnie z artykułem 36 Kodeksu Pracy, czyli podobnie jak umowy na czas nieokreślony, w zależności od stażu pracy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące. Jeśli w tej trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów umowie nie ma takiej klauzuli, no to umowa rozwiąże się z upływem czasu, na który była zawarta, ale oczywiście może być również rozwiązana na mocy porozumienia stron lub może być rozwiązana na podstawie przepisów ogólnych.